Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem znowu w tym miejscu, które bardzo lubię, ale dlatego go lubię, że mogę się tutaj trochę pobawić, bo jak widzicie, ktoś sobie pościnał tu drzewo, przygotował chyba, nie wiem, na opał na zimę i zapomniał zabrać. Nie mam zielonego pojęcia i nie interesuje mnie to. Wiem, że nie ja go ściąłem i że tutaj leży i będę mógł na nim coś tam wam pokazać, co nie? Słuchajcie, napisał do mnie ostatnio na Instagramie ktoś taki jak TRC Knives. TRC Knives to jest firma z Litwy, która produkuje bardzo ładne noże, która robi bardzo ładne prace. Jeden nóż zdecydowanie od nich bardzo mi się podoba. Jest to, nie wiem jak on się nazywa, This is Freedom, czy jakoś tak. Według opisu pięknego i tutaj polskim naszym nożorobom chyba tego troszeczkę brakuje, mi się wydaje. Jest to nóż, którego inspiracją było życie Ernesta Hemingwaya. Ernest Hemingway to jest taki człowiek, który napisał na przykład Stary Człowiek i Morze, nie? Dzisiaj mokro, ja sobie piję herbatkę, będę sobie pił. Aha, nie zgadzam się z bushcraftowym. Niebieskie zapalniczki palą lepiej niż różowe. W ogóle różowe, Marcin, różowe. Wejrzyj ty się, chłopie. No. No i napisał do mnie TRC Knives, nie? A w ogóle pozdrawiam Marcina. TRC Knives. Pytał się mnie kilka rzeczy o Falkniewena. Ja mówię, chłopie, ja nie jestem żadnym znawcą, ja nie testuję noży absolutnie. Pytał się mnie o A1. Ja mówię, ja nie mam A1. Ja na Instagramie umieszczam zdjęcia mojego noża S1. S1, macie ten nóż na moim kanale, pokazałem wam. Nóż o głowni 13 cm. Ciekawostką jest to, co mówiłem. Nie wiem, widać, nie widać. Nie jest to nóż z laminatu, jest to nóż z litej stali VG10. Nóż wyprodukowany jako jeden z pierwszych na rynek cywilny, bo to jest nóż wojskowy generalnie. Natomiast jest to nóż produkowany jeszcze w Solingen. Rok produkcji datowany na 94-95 rok, więc ma około 25 lat ten nóż i jest ze stali VG10. No i tutaj pan z TRC Knives pokazał mi jakiś swój nóż, no taki, wiecie, wytrzymały pewnie i tak dalej, i tak dalej. No i mówi mi, no to masz wyzwanie. No i tak trochę może to jest dziecinada, ale to wyzwanie przyjąłem, Żartowaliśmy oczywiście i tutaj, gdybym nie zrobił tego materiału, to też by się nic nie stało. Niemniej jednak chciałbym wam pokazać możliwości tego noża. Ja kiedyś pokazywałem go na moim kanale. Zaraz jak go kupiłem, bo oczywiście kupiłem go jako używany i tak dalej, i tak dalej. I to za bardzo śmieszne pieniądze. Naprawdę śmieszne. I powiem wam tak uczciwie, że jestem bardzo z niego zadowolony. Chociaż nie jest to najlepszy nóż, jaki mam. Dlatego też dzisiaj będzie pierwszy na moim kanale test. Pierwszy test noża. Noża Falkniewen S1. Pokażę wam, jak ja dobieram noże. Pokażę wam, na czym polegają moje testy. Codzienne testy, ponieważ ja używam tych noży codziennie, na co dzień. To nie jest tak, że ja biorę nóż do lasu, w domu go nie używam, odstawiam na półkę, głaskam go i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Test noża Falkniewen S1. Chyba jedyny w języku polskim w serwisie YouTube. Chyba. Natomiast
Ja nie spotkałem się w języku polskim i nie spotkałem się, być może ktoś z Was się spotkał, to podrzućcie mi proszę jakieś wypowiedzi, bo ja nie mogłem znaleźć w internecie, na jakichś forach, może na knifesach, nie wiem, być może, na temat tego noża, ale wykonanego ze stali VG10, litej stali VG10, a nie laminatu, bo to jest bardzo wielka różnica. Dobra, zabierzmy się zatem do roboty. Mamy takie coś. Nóż ma tyle. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Oczywiście na wstępie tego testu powiem, że pewne rzeczy, które dzisiaj będę wykonywał, są zwyczajnie głupie, ponieważ nóż nie jest do tego, żeby robić nim takie prace, co nie? Ale z pozdrowieniami dla TRC mogę to wykonać. Jedno odeszło. Następne. Też odeszło. Nasi bracia Litwini, ciekawe czy wiedzą w takim TRC, kto to był wielki książę litewski Witold. I dlaczego jeszcze mu nie żadnego noża nie dedykowali. Albo na przykład kim był król Władysław Jagiełło. Wydaje mi się, że taki nóż pod tytułem Jagiełło to, kurde, by się sprawdził, nie? A nie jakiś Falkniven. No i dobra. Teraz obróćmy sobie tak, żebyście lepiej widzieli, bo będziemy szli przez ten klocek. Tak działa Falkniven. Nie wiem, jak Wam się podobało. Głupia zabawa, nie? No to teraz kolejna głupia zabawa. Zetniemy sobie to. Dobra, rzucimy korze patyk. To jest pewnie mądrzejsze niż testowanie noży, przynajmniej się kora cieszy. Tu jest suchy akurat taki badyl. Dla odmiany dajmy go w najgrubszym miejscu, a co? O, pałka się złamała. Masakra. Za mocno uderzyłem. I co byście zrobili, jakby się Wam pałka złamała? Ja bym użył piły. Ale są tacy, którzy muszą widzieć, że nóż jest survivalowy. No to ta pałka jest zdecydowanie cięższa. Jasny gwint, jaki survival. Masakra.
będzie o czym opowiadać przy ognisku, jak będziemy jeść kiełbasy. Survival. Survival. No, jeszcze czubek dla jasności, żeby nie było, że ktoś ściemnia. No, i teraz na koniec to tak Amerykanie robią, że pokazują te noże. Nic się z oszczem nie stało. Jać się, kosmiczna technologia. Po prostu masakra. Aha, jeszcze jeden test przecież, bushcraftowy. Popatrzcie. To jest bushcraft. Zamiast se wziąć siekierkę, to te jemioły tuką się po nożach. Ale jest bushcraft. Jest bushcraft. O. Bo nożem trzeba... Kuźwa, rozpalać ogniska i wszystko, bo bez tego by się nie dało. No tak to wygląda. Moi drodzy i szanowny panie TRC Knives. Nie mam karteczek ani nic takiego. Ale też nie używam paracordu, bo jest za drogi. Amerykańscy youtuberzy to robią to na paracordzie. Jak ktoś ma za dużo, to chętnie przyjmę. Paracord jest za drogi. My w Polsce nie stać nas na paracordy. Wolimy sobie kupić Falknivena albo SE, albo jakiś inny fajny nóż. Nie? No, w każdym razie działa. Coś jeszcze wam fajnego pokażę. Dzisiaj kupiłem na ciuchach oryginalny amerykański Gant. Będę potrzebował, ponieważ jutro mam spotkanie z takimi ludźmi, którzy prosili mnie o złożenie plecaków ucieczkowych. Teraz w ogóle ludzie się zaczynają bardziej tym interesować. No i skręcacie koszulę bawełnianą, cyk, myk, pyk. Dwa rękawy. Całkiem spokojnie przetnie i zaraz będziemy robić palenie głupa, czyli test ogniowy. Palenie głupa, czyli test ogniowy pozyskałem z drzewa martwą gałązkę. Ta gałązka to jest gałązka żywiczna. Spróbuję ją teraz podzielić. O, dobra. I teraz na tę bawełnę uszkrabię sobie trochę. Zaraz wam pokażę. Albo może przestawię aparat. O, o, o. Troszkę sobie uszkrabiemy tego dobrego. O. No i zaraz będziemy to palić. No i dobra, ja przypomnę tylko wszystkim, że ja używam najtańszego krzesiwa. Pali się, jakoś się tam zapaliło, nie?
Lubicie jak się pali? Też się lubię patrzeć jak se ćwiczę. Teraz w ogóle bardzo dużo ludzi ćwiczy. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Używam też najtańszych rękawic od 9 lat. Nie wiem dlaczego, ale tak jest, nie? Teraz kolejną rzeczą, którą... Muszę ten plecak zdjąć. Którą sobie spróbujemy zapalić, to jest właśnie nasza koszula. Koszula, jak jest bawełniana, czy podkoszulek, t-shirt tak zwany. I odpowiednio się nim zaopiekujemy. I nikt nie mówi, że to jest proste. Nikt nie mówi, że nie trzeba ćwiczyć, bo trzeba. Jeżeli się nim odpowiednio zaopiekujemy, to on nam się też fajnie zapali. Jak widać, tli się. O, zapalił się. Teraz trzecia rzecz, którą sobie zapalimy. Jutro jest niedziela palmowa. Wiecie o tym, nie zapominajcie, nie? Bardzo ważny dzień. Niedziela palmowa. I właśnie będę robił palmę, ale zanim ją zrobię, to nazbierałem sobie szczyty traw do niej. I teraz jest taka zasada. Pamiętajcie, bo tego na szkoleniach survivalistycznych nie ma. Jak zapalicie sobie szczyty traw, one są mokre dzisiaj, wilgotne, bo jest tak jak jest, bo tak to się najszybciej jarają, to przewróćcie sobie je, o, żeby dostały tlenu. Jak dostaną tlenu, to zdecydowanie lepiej się palą, nie? Gdybyście zostawili to zapalone, to jest szansa przy takiej pogodzie, że zgasłoby wam to w choinkę jasną. No i dobra. I teraz spróbujemy jeszcze trochę postrugać. To niech się wypali, bo to sama radość przecież, nie? A my sobie spróbujemy postrugać Falkniwenem S1. Może sobie zrobię łyżkę. A może nie. No. Koniec testu bushcraftowego. Jeszcze słynny chopping tak zwany. Nie róbcie tego nożem, bo to nie ma sensu oczywiście. Ale... gdyby była taka konieczność, no to można, nie? Utniemy tu korze patyk.
O, proszę uprzejmie. Moi drodzy i ty, bracie z TRC Knives, bracie Litwinie, dziękuję ci za to wyzwanie, ponieważ dawno nie robiłem tak głupich rzeczy z nożem jak dzisiaj. Ale powiem uczciwie, sprawdziłem, co ewentualnie mógłbym tym nożem zrobić i życzę tobie przede wszystkim, życzę tobie, aby wszystkie twoje noże, wszystkie twoje prace były tak doskonałe jak mój 25-letni Falkiven. Życzę tobie, aby wszystkie twoje prace były tak piękne jak This is Freedom. Życzę, żebyś pozyskał rynki. Ja niestety twojego noża nie kupię, bo robisz je ze stali, której ja nie akceptuję. Dlatego, że dla mnie stal musi być dobrze, miękko obrobiona, żeby się łatwo ostrzyła w terenie. Żeby nóż szybko odzyskiwał swoją wartość roboczą po stępieniu na bardzo prostej osełce, a nie na jakichś skomplikowanych systemach. Natomiast twoje noże są pięknymi pracami, jesteś wspaniałym rzemieślnikiem i wydaje mi się, że masz duże szanse powodzenia, aczkolwiek tak jak mówię, ja zostaję przy Falkivenie. Pozdrawiam ciebie, pozdrawiam was. Zapraszam na drugą część materiału. Przypominam, będzie nie ma, ale mam nadzieję, że treściwa. I jeszcze do was wrócę, ponieważ chcę wam troszkę opowiedzieć właśnie o tej stali.
Mi tu ptaszki dalej śpiewają. Coś się przejaśnia, słuchajcie. Coś się przejaśnia. Może coś jutro z tego będzie, że będzie fajniej niż dzisiaj było, bo dzisiaj tak nasuwało deszczem, że się w głowie nie mieści. Ale pogoda deszczowa to też jest piękna pogoda. Naprawdę. Wierzcie mi, że to jest wspaniała pogoda, z której można wynieść bardzo, bardzo, bardzo wiele pozytywnej energii, zwłaszcza ćwicząc, bo musimy ćwiczyć w każdych warunkach. Pamiętajcie, że czasami nie wybiera się pogody, nie? Są takie sytuacje na przykład, że nie jesteście w stanie wpłynąć na pogodę. Nie jesteście w stanie aż tak sobie zaplanować tego, co będziecie robić. No cóż, kończę na dzisiaj mój materiał. Mam nadzieję, że się pośmialiście. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Pozdrawiam serdecznie TRC Knives. Nie wiem, ilu Was tam jest, ale wszystkich Was pozdrawiam. Pozdrawiam najbardziej, najmocniej moich subskrybentów, moich wiernych subskrybentów. Oczywiście zostańcie w duchu. Zapraszam do lasu. Od poniedziałku zaczyna się Wielki Tydzień i nie będziemy się widzieć. Nie będziemy się widzieli przed świętami, nie będziemy się widzieli w święta, ponieważ jest to czas dla mnie wyjątkowy. Są to największe święta dla mnie w roku. Życzę Wam pokoju, spokoju i abyście święta spędzili oczywiście w gronie rodzinnym, szczęśliwym, miłosnym i abyście zrozumieli cud zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu.